Dzień dobry, dzień dobry, kochane baranki. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na czytanie miesięczne na miesiąc czerwiec 2024. Witam też wszystkie osoby, które mają ascendent w baranku, bądź Venus, albo Księżyc. I tak samo wy, baranki. Pamiętajcie, że wszystkie nasze czytania są ogólne i nie z każdym będą rezonować. Wtedy Wy sobie sprawdźcie, w jakim znaku macie ascendent, gdzie macie Wenus. A jeśli chcecie wiedzieć o tych ukrytych sprawach, sprawdźcie znak księżycowy. Jeżeli ktoś z Was nie wie, jak obliczyć, u mnie w opisie, tam gdzie się Wam przedstawiam, kim jestem, co robię, macie link, kochani, do kalkulatora. Kalkulator wszystko e, sam Wam wyliczy. To co? Na wstępie. W ramach wymiany energii zostawcie lajka, komentarz, a jeśli wam się nie chce pisać, zostawcie kwiatuszek, serduszko, żeby kanał się rozwijał, tak? No a jeżeli jesteście pierwszy, drugi raz, zachęcam Was do subskrypcji. I mam dla Was niespodziankę, kochani, dam Wam afirmację na cały miesiąc czerwiec, którą sobie możecie codziennie powtarzać. Pisać, jak wolicie. Kto może, oczywiście, niech udostępni ten horoskop. Będę bardzo wdzięczna. Przeczytam Wam. Każdego dnia jestem coraz zdrowsza, coraz zamożniejsza i coraz radośniejsza. Panowie, obróćcie sobie, tak? Każdego dnia jestem coraz zdrowszy, coraz zamożniejszy i coraz radośniejszy. No pewnie, że tak. Tutaj Wam skarby. Zostawiam przy miotełce i zobaczymy, co tutaj będzie w tym miesiącu. Wychodzicie z kartą dziewiątki denarów. Piąteczka buław, wieża, w miłości wisielec, król denarów. Eremita, finansowo-zawodowo Głupiec, dziewiąteczka Buław, kapłanka i może jeszcze zdrówko, giermek Buław. W tle czytania, oj, siedem kamieczy z magiem, trójka Buław. Kochani, Niechaj się przejrzę, co ja tutaj dzisiaj dla Was wyciągnęłam. Myślę, że ten miesiąc będzie dla Was pół na pół. Od Was tylko, kochani, zależy, jaki scenariusz napiszecie. Będą rady, będą ostrzeżenia. Czy z nich skorzystacie, od Was zależy. Na pewno będziecie czuć się świetnie. Będziecie sobie dogadzać, będziecie sobie pozwalać. Na przykład na obiadki w restauracji, na przykład kupicie sobie coś, o czym marzyliście do tej pory. Myślę, że z głową będziecie obracać finansami. Myślę, że wiele z Was miało ochotę w poprzednich tygodniach, miesiącach sobie coś kupić i może jakąś wycieczkę fajną, zagraniczną. Myślę, że skusicie się na to, tak? Niestety będzie też u Was, kochani, coś takiego, że um, proszę się nie obrazić, ale um, możecie odbierać społeczeństwo, osoby, które są wokół Was. Że was atakują i będziecie tą samą bronią się bronić, tak? Więc uważajcie na swoją porywczość, uważajcie na to, co mówicie, z kim pracujecie, uważajcie na osoby, które są blisko was, bo może wyjść do niepotrzebnych potyczek. A więc tutaj ym, baranki ogniste mogą po prostu powiedzieć dwa słowa za dużo, a potem na przykład będzie koniec znajomości. Yy, zaprzepaszczą jakąś szansę, ale też macie szansę z czegoś zrezygnować, bo to wam nie odpowiada bądź towarzystwo. Y, y, na przykład nie będzie y, wam odpowiadać, tak? Uważajcie w domku, bo coś czuję, że w domku może się coś zepsuć, coś może elektrycznego, może coś z prądem, może samochód. Także Tutaj zwróciłabym serduszka uwagę. Moje kochane single, no wy macie ochotę na miłość, wy macie ochotę kogoś poznać, a tu jest posłucha. No niby tam ktoś jest, no niby się ktoś odzywa, ale to są takie y, czysto spotkania y, koleżeńskie, y, takie dla zabicia czasu. Y, myślę, że ktoś, kto z wami miał kontakt. Y, na chwileczkę przestanie pisać, dzwonić, nie odezwie się, będzie zajęty pracą, będzie zajęta ta osoba swoimi sprawami, ale też uważajcie, bo możecie trafić na osobę, która niezbyt szczerze do Was podejdzie czyli będzie Wam obiecywać gruszki na wierzbie, będzie Wam opowiadać o sobie, kim nie jest, a tak naprawdę połowa z tego na przykład nie będzie wcale prawdą. Wiele z Was jest w związkach i coś czuję przy tym układzie, że niby jesteśmy razem, a tak jakbyśmy żyli osobno czyli na przykład z dziećmi pojedziecie na urlop, a mąż zostanie w domu w pracy, albo mąż pracuje za granicą, Wy jesteście tutaj. I tak czuję, że ten związek jest taki oparty na rodzinie, na materii, ale tak Jakoś się oddalacie, jakoś y, czuję przy tym Eremicie, że każdy sobie, tak? Ale też by było dobrze, kochani. Y, I tutaj zwracam się do osób, które może krótko się z kim spotykają, albo nawet do singli, y, żeby zastanowić się nad osobami, które poznajecie, tak? Bo y, może Wam się spodobać opakowanie z zewnątrz ktoś. A tak naprawdę po pewnym czasie zrozumiecie, że nie macie o czym rozmawiać, tak? Że ta osoba jest wycofana, ona ma inne zainteresowania, wy inne zainteresowania i możecie się po prostu tak rozchodzić. Wiem, nie takiego czytania spodziewaliście się, ale karta wyraźnie mówi: nie oszukujcie siebie, bo na siłę to wiecie, no, wiecie o co chodzi, tak? ani osoby, które dajmy na to będą na urlopie, będą na wyjeździe, to będą tylko flirty niezobowiązujące na ten czas. A potem po powrocie, żebyście się po prostu nie rozczarowali, bo osoba nowo poznana może nagle Zniknąć. Czyli numer telefonu nie odpowiada, jest inny, więc tutaj bym uważała. Dla części z Was będziecie miały konkretny cel, tak? Czyli chcę tą i tą osobę poznać, to, tą osobę jestem zainteresowana, bądź ta osoba jest wami zainteresowana i tutaj widzę, że baranki mogłyby niejako podszkolić się. Na przykład osoba interesuje się. Hmm, Powiedzmy fizyką, więc Wy też będziecie chciały się czegoś nauczyć od tej osoby, tak? Może, kochani, poprzez uczelnię, może poprzez pracę, też możecie zbliżyć się do tego człowieka, bądź on do Was. Ale tak jak powiedziałam, postawcie naprawdę, nie udawajcie kimś, kogo nie jesteście. Bo te dwie karty bardzo często mówią, że wy chcecie, już macie konkretny cen, cel, ale troszeczkę upiększacie tą um, swoją osobę, rzeczywistość i może być, kochani, potem tak, że okaże się, że to nie jest to, czego wyszukaliście, tak? czyli te oczekiwania będą zupełnie inne. Um, Pracy, w finansach jest jakiś powiew świeżości, nowości, czyli nowe zadanie, nowy plan, świetnie, świetnie coś się zapowiada, ale może się okazać to bardzo trudne, żmudne przede wszystkim może się okazać, że część osób z pracy, na przykład idzie na urlop i wam zostanie to przydzielone i sobie narobicie, że tak powiem, dużo pracy, dużo kłopotów i. i yy. Czuję, że jest tutaj Wam potrzebny też, niejako bym powiedziała, taki dystans, tak? Niektórzy będą chcieli brać pracę do domu, ale sądzę, że kochani, Wam odpoczynek jak najbardziej jest potrzebny. Przy zakupach, kochani, możecie się rozczarować, tak, że Dużo jest papierologii, że dużo jest załatwiania spraw, że dużo koło tego jest takiego zamieszania. Ja bym tutaj e, też zwróciła uwagę, że jeżeli Wam coś intuicja podpowie, żeby to przemyśleć, żeby się zastanowić, to nie oszukujcie siebie, że to będzie piękne, że to teraz tak wygląda, bo im dalej w las, może być, kochani, gorzej. Czyli ta wieża może się nam zawalić, tak? Czyli mieliśmy. Em, Pomysł otworzyć firmę, biznesplan super, potem się okazuje, nie ma dostawców. No, nie miałyśmy czy mieliśmy takie poczucie, żeby zwolnić, żeby nie od razu, nie ma klientów i nie zarabiamy. Także może, może też być taki scenariusz, kochani. Trzeba trochę zwrócić uwagę na swoje zdrowie, bo stany zapalne tutaj czuję. Skoki ciśnień, może za dużo palicie, może za dużo używek. Może jesteście skupieni na pracy, na dzieciach, a tutaj by trzeba było, kochani, zająć się trochę swoim zdrówkiem. Może coś będzie piekło, może nie można jeść smażonych rzeczy. Zwróćcie skarby. Na to uwagę, tak? Tu tylko karty Wam niejako, baranki radzą. Myślę, że będziecie chciały szybko zarobić. Myślę, że będziecie chciały pokazać, udowodnić wszystkim, że się nadajecie, że jest okej. Okay. A im więcej będziecie wkładać w to serca i czasu, tym bardziej będzie pod górkę coś czuje, i niektórzy naprawdę czują, nie obraźcie się, ale takie wypalenie zawodowe. Że odkładaliście na te wakacje, na ten samochód działkę i jeszcze brakuje, i ciągle podnoszą ceny, tak? Skarby moje, kochane, myślę, że dopełnieniem tego czytania byłaby karta. Z wyroczni, także dołożymy i zobaczymy, co ona nam chce przekazać na ten cały czerwiec, który już jest za progiem, praktycznie. No, i słuchajcie, tik, to jest ten zegar. Ta karta 30, może 30 będzie ważna, tak? 30 strona, 30 minuta. Czas. Cik tak, czas, ponadczasowość, boski czas. Zastanówcie się, czy w jakiejś kwestii nie za dużo poświęcacie swojego czasu, a na przykład na dzieci rodzina mniej. Czy macie dużo czasu, żeby tworzyć na przykład życie, jakiego pragniecie, czy czekacie, aż samo się zrobi, aż samo się pokaże. Mm. Może, kochani, zapomnieliście, że cuda zdarzają się na co dzień? Może nie marnujcie czasu, bo to jest jedna rzecz, której, kochani, nie wrócimy. Miłość, spełnienie pragnień. Niektóre rzeczy są przecież z góry ustalone i nie można ich wymusić. Wszystko ma swój czas, mówimy, prawda? Wszystko ma swój odpowiedni moment. Baranki chcą już teraz mieć partnera, już teraz mieć pracę. A tutaj pamiętajcie, że każdy z Was ma wystarczająco dużo czasu na miłość, by ją znaleźć, by ją pielęgnować, by ją dawać, by otrzymywać w zamian. Ten zegar miłości jest wieczny i tyka, kochani. Tyka zgodnie z biciem Waszego serduszka i w idealnym rytmie. Miłość zawsze przyjdzie na czas i nie warto jej wymuszać. A może czujecie się tak, jakby zegar tykał i trochę się denerwujecie, że na przykład Wasze marzenia już teraz się nie realizują. Nie ma się czego bać. Nie braknie tego czasu. Karta mówi, że jesteście w dobrych rękach, z przewodnikami, aniołami, które się unoszą wokół Was. Duch nigdy nie mówi Wam tego, co, co chcecie usłyszeć, bo wszystko otrzymacie w świętym, właściwym czasie. Czyli teraz bym powiedziała tak: po prostu się zrelaksować, postawić na siebie, postawić na swoje potrzeby, tak. Z niektórych rzeczy, które wam nie służą, po prostu zrezygnować, ze znajomości zrezygnować, które nie rozwijają was, nie prowadzą gdzieś dalej, nie rozwijacie się. Mam też wrażenie, że niektórzy spodziewają, chcą mieć dziecko, chcą wreszcie zajść w ciążę, a może trzeba właśnie udać się do lekarza na konsultacje, może są inne metody. Proszę sobie powtarzać, a afirmacja jest przepiękna. Każdego dnia jestem coraz zdrowsza, coraz zamożniejsza i coraz radośniejsza. No u mnie zaraz będzie chyba deszcz, bo robi się coraz ciemniej. Także chyba zdążyłam, kochani, bo już ciemno jak nie wiem. Kochane baranki, życzę Wam wszystkiego dobrego w miesiącu czerwcu. Skorzystajcie z rad i ostrzeżeń. Nie bądźcie w gorącej wodzie kąpane. Pamiętajcie o swoich nerwach, trzymajcie je na wodzy, bo przez te nerwy możecie wiele stracić w czerwcu, tak? Skarby, wszystkiego dobrego. Dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze. Dziękuję też za wsparcie kanału, za każdą kawusię, którą postawiliście. Super jesteście, bardzo Wam dziękuję. No i słyszymy się niedługo. Słuchajcie tygodniówek, one będą dopełnieniem też naszych czytań miesięcznych. Pozdrawiam Was serdecznie, papa pa, kochani.